35. Odcinku wymarzonej miłości zazdrosna Darren manipuluje Sanem tak, aby ta dała sobie spokój z Sanem. Pauline wyprowadza się od Davida. Sprawdź, co się wydarzy w 35. Odcinku rannego ptaszka. Sanem, Demetes Demir, Ican, San Yaman, nie pojawili się na urodzinach Pauline, Kim Agexa Aitas, za to spotkali się w operze, gdzie dziewczyna w końcu zrozumiała, że David jest albatrosem. Para w końcu pocałowała się i tym razem nikt im nie przeszkodził. W 35. odcinku wymarzonej miłości Sanem i Can przeżywają swój pocałunek, jednak robią to oddzielnie. Sanem nie ma jednak łatwo. Najpierw jej powiernikiem jest Osman, Ali Yakci, który nie jest tak podekscytowany tym pocałunkiem. Wręcz sprowadza Sanem na ziemię i tłumaczy jej, że po tylu kłamstwach nie może związać się z Canem. Dziewczyna zaczyna mieć mętlik w głowie. Następnego dnia Sanem i Can spotykają się pod agencją. Obydwoje są w wyjątkowo dobrych humorach. David zaprasza Sanem do swojego gabinetu. Po drodze spotykają Darren, Tuxa Kumral, która chce natychmiast porozmawiać z Davidem. Mężczyzna jednak ją zbywa i wtedy Darren zaprasza Sanem. Ku jej niezadowoleniu, Can tłumaczy, że ma ważniejszą sprawę do Sanem. W gabinecie między parą jest ogromne napięcie, a Sanem zaczyna wypytywać Cana, skąd wiedział, że to właśnie z nią się całował. Mężczyzna tłumaczy, że poznał po jej zapachu i robi się naprawdę romantycznie. Nieco speszona Sanem wychodzi i idzie na spotkanie z Darren. Kobieta sugeruje Sanem, że nie powinna tak się zbliżać do Cana. W Aydin znów pojawiają się wątpliwości. Kiedy Can wraca do domu, na korytarzu znajduje walizki i liścik, w którym Pauline informuje go, że wyprowadziła się do swojej mamy, a wkrótce wraca do Londynu. Wymarzona miłość, odcinek 35, we wtorek, 1.10.2019 o godzinie 10 w TVP3. Sprawdź program TV.